dzisiaj właśnie wliczyłem 54 lata od pierwszego wydania. Książka opisuje no, chyba najbardziej dramatyczne wydarzenie w historii, w ostatnich 100 latach historii Polski, wydarzenie, od którego niektórzy uważają, tak naprawdę zależał również byt nie tylko Polski, ale również Europy. Książka jest takim osobistym zapisem wspomnień ochotnika, który człowieka, bardzo młodego człowieka, który sam zgłosił się, walczył w tej bitwie. To jest pański tata, pan pewnie ma znacznie większą wiedzę niż tutaj możemy zobaczyć w książce. Czy ta książka, czy z tą książką wiąże się jakaś historia? Taka czegoś, czego, że tak powiem, nie przeczytamy w książce. Czy to jest jakaś anegdota? Więc ja może zacznę od podziękowania wydawnictwu za tak piękną edycję tej książki. Do wspomnień mojego ojca, które się ukazały pierwotnie jako seria artykułów w miesięczniku Horyzonty, który był wydawany w Paryżu. Mój ojciec współpracował z tymi Horyzontami przez wiele, wiele lat i tam to się ukazało jako seria artykułów. Natomiast zrobienie z tego książki to jest coś, co jest zasługą wydawnictwa, które zadbało o dwie rzeczy. Po pierwsze, włączenie afiszy z roku 20 wzywające do obrony ojczyzny. Plakaty. Piękne plakaty. Ja w ogóle, dopiero jak książkę miałem w ręku, zobaczyłem, że coś takiego jest. Że gdzieś tutaj w naszych zasobach archiwalnych w Warszawie były do znalezienia plakaty, które były rozwieszone po całej Polsce, wzywające naród do obrony przed najazdem bolszewickim. I te plakaty są tutaj umieszczone, które bardzo jakby tą książkę przypominają jakby ducha sytuacji, w jakiej te wydarzenia się odbywały. Druga rzecz, o którą zadbali wydawcy, to jest to, co jest w tej książce na czarnych stronicach, białym drukiem, trochę informacji ogólnopolityczno-historycznych dotyczących tego wydarzenia, wokół którego te wspomnienia się toczą. Ponieważ wokół Bitwy Warszawskiej jest bardzo dużo legendy, bardzo dużo opowiastek, które są w dużym stopniu fikcyjne, pochodzące z tych czy innych opcji politycznych, które próbują po swojemu te wydarzenia przedstawić. Otóż na tych czarnych stronach jest przedstawienie pewnych suchych faktów dotyczących samej bitwy oraz dotyczących głównych autorów wydarzeń, znaczy głównych dowódców wojskowych, generała Rozwadowskiego, generała Hallera, generała Sikorskiego i tak dalej, tych wszystkich najważniejszych dowódców, którzy w tej bitwie odegrali kluczową rolę. Także jestem wdzięczny wydawnictwu za tak ładne przygotowanie tej książki i udostępnienie jej czytelnikom w tej właśnie postaci. Natomiast na temat pytania, czy są jakieś prywatne informacje dotyczące tego wydarzenia. Ja jako dzieciak zetknąłem się z wspomnieniami ojca z okazji niedzielnych obiadów. Po wojnie, gdy rodzina się zeszła razem, i to w Londynie, tam myśmy wylądowali, całą wojnę byliśmy rozdzieleni. Jak wojna wybuchła, ja miałem 3 lata, jak zaczęli żyć razem z ojcem w roku 1946, no to już wtedy miałem 10 lat. I wtedy ojciec poświęcał nam czas po niedzielnym obiedzie i opowiadał o swoich przygodach wojennych. No i w pierwszej kolejności to były przygody dotyczące
II wojny światowej, tego okresu rozłąki, tego okresu, kiedy ojciec był w obozach jenieckich. I swoje wspomnienia z tych obozów ojciec opisał później, jakby zbierając te wszystkie opowiastki, które nam dawał w postać książki, która się ukazała w Londynie, a tutaj wydawnictwo wznowiło je w postaci książki najpierw Uciekinier, a drugi Ścigany. To są właściwie dwa tomy tej samej książki, opisujące dwa okresy pobytu w obozach jenieckich, w Oflagach. Ojciec jako oficer marynarki był wzięty do niewoli na Helu i potem przez cały okres wojny był w różnych obozach, stale uciekał i te przygody związane z tymi ucieczkami opisał właśnie w tych dwóch książkach. Natomiast jak mu się wyczerpała już ta opowiastka o II wojnie światowej, to w tych niedzielnych obiadowych prelekcjach do swoich dzieci, to przyszedł czas na wspomnienia jeszcze wcześniejsze dotyczące roku 1920. W roku 20 ojciec miał 17 lat. Zgłosił się jako ochotnik do wojska właśnie na skutek tych plakatów, które były wszędzie, prawda, że wzywa się wszystkich do broni, do walki o niepodległość, o obronę ojczyzny. Dostał karabin i pierwszą lekcję, jak się go używa, już w trakcie akcji bojowej. To było prosto z marszu. Tutaj chłopak ze szkoły, jeszcze matury nie miał, prawda? Poszedł do wojska i od razu włączył się w wydarzenia dziejowe, które, jak potem kiedyś mówił mu generał Haller, bo jak te wspomnienia się ukazały w tych Horyzontach, to generał Haller, Józef Haller, je przeczytał i kiedyś rozmawiając z ojcem powiedział, że te potyczki, w których ojciec uczestniczył, które opisuje w tej książce, były bardzo ważne z punktu widzenia wojskowego. Haller był dowódcą tych formacji ochotniczych i jego zadaniem było opóźnić front bolszewicki jak najdłużej, żeby można było przygotować tą akcję obronną i zarazem ofensywną, która się zdarzyła 14-15 sierpnia 1920 roku. I to przygotowanie militarne było poprzedzone akcjami spowalniającymi tą inwazję bolszewicką. I te właśnie takie potyczki, o których ojciec w tej książce opisuje jako chłopak, który to widział od dołu, od tego szeregowca, bez żadnego przygotowania wojskowego, na niższy szczebel jakby w całej tej kampanii wojskowej. Ale opisuje zdarzenia, które dowódca, generał Haller, znał jako ważne. I takie ojcu to przekazał, że te właśnie potyczki były bardzo ważne, bo one spowalniały postęp inwazji bolszewickiej. Wokół Bitwy Warszawskiej jest wiele sporów politycznych i historycznych dotyczących autorstwa planu, dowództwa w tej wojnie, roli tej grupy generała Weiganda, który przyszło do Francuzów, którzy pomagali w pracach operacyjnych, sztabowych. Jest dużo sporów dotyczących tego, które formacje odgrały jak liczącą się rolę w tej samej bitwie. Natomiast istotą sprawy jest to, że w dniu 15 sierpnia, święto Matki Bożej, nastąpił przełom, który stał się, tak jak tutaj Pan przed chwilą powiedział, wydarzeniem na skalę
europejską, światową. Powstrzymanie ekspansji rewolucji bolszewickiej na zachodnią Europę. Gdyby Polska tą bitwę przegrała, gdyby bolszewicka Rosja zajęła Polskę, to bolszewicy komuniści połączyliby się z komunistami niemieckimi. Wtedy w Niemczech też była rewolucja i u władzy była lewica, która po przegranej wojnie zdominowała życie polityczne Niemiec. Zresztą była współpraca niemiecko-bolszewicka, operacyjna również tam. Niektóre jednostki rosyjskie uciekały do Prus Wschodnich i tam dostawały azyl. W każdym razie, gdyby Polska padła, to bolszewizm rozszerzyłby się nie tylko na Polskę, ale również na Niemcy. A kto wie, czy nie i dalej. Bo jak pamiętamy, wkrótce potem była też próba przejęcia przez komunistów Hiszpanii. I też bohaterska postawa narodu hiszpańskiego uniemożliwiła to przejęcie Hiszpanii przez komunistów. Ale gdyby Polska padła, groził komunizm całej Europie. I jest to jedna z kluczowych bitew w dziejach świata, która zmieniła bieg historii. Polska się odstała jako państwo niepodległe, jako państwo wolne od rewolucji bolszewickiej. I to jest ciekawe, że bolszewicy wyobrażali sobie, że jak się zwrócą do proletariatu, do chłopów i robotników w Polsce, uciskanych przez panów, to dostaną od nich poparcie i wygrają tą wojnę. Tymczasem naród polski, te doły właśnie robotnicze, chłopskie, ruszyły do punktów mobilizacyjnych, do tej armii ochotniczej i Polska stawiła czoło tej inwazji bolszewickiej. I tak jak ojciec opisuje w tej książce, w szeregu mieli ludzi z inteligencji, z chłopstwa, z robotników, wszystkie stany. Skąd ten taki fenomen tego, że no, państwo polskie istniało tak naprawdę ile? 2-3 lata, no, tak, no powiedzmy sobie, przyjmując nawet optymistycznie, no bo to okupant, jakby to powiedzieć, niemiecki, wojna, wielka wojna, to był ten inny okupant niż rosyjski, on tam ludzie mieli, że tak powiem, pełną swobodę uczenia się wówczas, w czasie pierwszej wojny, ale to w sumie to też było bardzo mało czasu. Półtora roku. Nagle się okazuje, że tylko półtora roku. Właśnie ten fenomen, który tutaj widzimy akurat, możemy przeczytać, no to dobrze, no to powiedzmy tak, on to mówi ze swojej strony, no to powiedzmy rodzina, która była uświadomiona narodowo, miała jakieś tradycje, ale to jednak ten ruch masowy, to jest tak, to co pan powiedział, skąd się wziął ten fenomen tego właśnie, że ci Włościanie, że ci robotnicy? No więc ja myślę, że podstawową sprawą jest to, że Polska właśnie po 11 listopada 18 roku, czyli po kapitulacji Niemiec, upomniała się o niepodległość. Połączenie trzech zaborów, wolność, Niemcy pokonane, Austro-Węgry pokonane, w Rosji rewolucja. Jest pewna próżnia i tą próżnią wypełnia państwo polskie, które powstało, któreśmy odzyskali po tam 123 latach niewoli. Entuzjazm związany z tym odzyskaniem niepodległości, on się udzielił wszystkim warstwom narodu polskiego. I oto mija, ile tam, 18 miesięcy czy coś, prawda? I jest to państwo zagrożone. I wobec tego wszyscy stają do boju. Wszyscy. I tutaj ta propaganda komunistyczna uderza w próżnię. Ona po prostu nie ma gruntu dla swoich haseł. Dlatego, bo naród polski cały stanął do boju o niepodległość. O utrzymanie tej niepodległości, tej cennej niepodległości, którą
świeżo odzyskaliśmy, która dopiero teraz, niedawno stała się rzeczywistością. Jej trzeba bronić. I wszyscy ruszyli do tej obrony. Bo to tak naprawdę to nie było tylko 123 lata, tak się mówi magiczna cyfra 123, tak naprawdę XVIII wiek to już był końcówka polskiego państwa, tak naprawdę gdyby się zastanowić, ten byt niepodległy, żeśmy utracili tak naprawdę gdzieś na początku XVIII stulecia, bo tak de facto później byliśmy protektoratem rosyjsko-pruskim, takim bardzo silnym, no, bez praktycznie żadnej możliwości prowadzenia samodzielnej polityki. No tak, no, Rzeczpospolita Szlachecka upadała powoli, tak to można określić. I właśnie to było, bo właśnie tutaj mieliśmy trzy zabory, trzy różne mentalności ludzkie. Mówmy się, że no, Ślązak z Kaszubem to często pewnie musieli gadać przez tłumacza, no bo to, że tak powiem, aż tak duże różnice były. A jednak się udało skupić wokół tej idei wolnej Polski masowy ruch. Czy to tylko i wyłącznie zasługa, nie wiem, doskonale przeprowadzonej akcji propagandowej? Ja bym powiedział tak, że ruch wszechpolski, tak zwany trójzaborowy, to znaczy próba łączenia Polaków z trzech zaborów do wspólnej akcji politycznej, on się rozpoczął pod koniec XIX wieku, jako pewien program polityczny, że musi być jedna polityka polska, nie polityka kongresówki antyrosyjska, Galicji antyaustriacka, poznańska, antypruska i tak dalej. Nie. Musi być jedna polityka polska. I ten ruch scalania trzech zaborów trwał kilkanaście lat przed I wojną światową. Świadomy jako pewien program polityczny. Program polityczny obozu narodowego, tajnej Ligi Narodowej, tajnych organizacji młodzieżowych, takich jak Młodzież Wszechpolska, takich jak PET, Młodzież Wszechpolska to była uniwersytecka organizacja, natomiast PET to była organizacja gimnazjalna. To były organizacje trójzaborowe i one się wyrażały w ten sposób. Oczywiście one funkcjonowały na uczelniach, w szkołach, ale na przykład na takim uniwersytecie w Monachium, gdzie byli studenci z kongresówki, z Galicji i z poznańskiego, to tam Młodzież Wszechpolska była jednym kołem polskim, wspólnym. Tak? To, że oni byli z różnych zaborów, nie zmieniało faktu, że stanowili jedną wspólną organizację. W roku 1912 odbył się w Pieniakach pod Lwowem, w majątku Tadeusza Cieńskiego, tajny zjazd polskich parlamentarzystów z trzech zaborów. To znaczy z Dumy, z Reichstagu, z Parlamentu Wiedeńskiego. Zjechali się tam po to, żeby wspólnie radzić na temat polskiej polityki. Owocem tego zjazdu w Pieniakach było ustalenie, że w obliczu zbliżającej się wojny między zaborcami, gdy do niej dojdzie, naród polski musi stanąć po stronie antypruskiej. Niezależnie od tego, jakie koalicje się ustalą w tej wojnie, naród polski ma być po stronie antypruskiej. Czyli tutaj była jakby ta orientacja antyniemiecka zwyciężyła w tej mentalności trójzaborowej wszechpolskiej. Ale tych akcji wszechpolskich było bardzo dużo. No, ja jestem z wykształcenia leśnikiem. Wiem, że w roku 2007 były obchody stulecia zjazdu polskich leśników w Krakowie. W 7 roku, 1907, polscy leśnicy z trzech zaborów zjechali się w Krakowie i mieli wspólne narady. Między innymi ustalili, że trzeba opracować wspólny słownik terminów leśnych i łowieckich, żeby tak samo rzeczy nazywać w trzech zaborach. Były pielgrzymki organizowane, trójzaborowe pielgrzymki do Ziemi Świętej czy do Rzymu. W roku 1912 była pierwsza konferencja Episkopatu Polski. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak dzisiaj są te konferencje Episkopatu, to zawsze podają, że to jest tam 283, coś tam, któraś tam konferencja Episkopatu. A która była pierwsza? Pierwsza była w roku 1912 we Wiedniu z okazji Kongresu Eucharystycznego, który odbywał się we Wiedniu.
I na ten kongres przyjechali biskupi z kongresówki z Poznańskiego i oczywiście z Galicji. I wobec tego, skoro byli biskupi z trzech zaborów, to razem się spotkali i nazwali to konferencją Episkopatu Polski. Więc te działania trójzaborowe, łączące całą Polskę, uświadamiające, że mamy jeden naród wspólny, prawda? Że tutaj ten podział, który tych 123 lata trwał, prawda? Że on kiedyś się skończy i będziemy mieli jedną Polskę, wspólną Polskę dla tych trzech zaborów. I to się stało w roku 18. Dzięki temu, że zostały pokonane Niemcy, zostały pokonane Austro-Węgry, a w Rosji była rewolucja. No. Rosja się sama jakby wyłączyła. I w tą próżnię wypełnił ruch oddolny narodu polskiego. To w tej książce nie ma. Ojciec to opisuje przy innej okazji, też w tych horyzontach było to opisuje swój udział w przejmowaniu władzy w Kielcach. Właśnie w listopadzie 18 roku, w momencie jak Niemcy skapitulowały, ojciec był wtedy w liceum w Kielcach i dyrektor liceum powiedział: słuchajcie chłopcy, wszyscy dorośli mężczyźni są na frontach, gdzieś na wojnie, ale wy tu jesteście, my jako szkoła musimy przejąć władzę w mieście. I dyrektor liceum z chłopakami objęli władzę. Przyjęli ratusz, wypuścili więźniów z więzienia, zdobyli jakąś tam wartownię czy coś. I wtedy ojciec pierwszy raz dostał karabin, jakiś taki jednostrzałowy, który się ładowało jeszcze z góry, gdzieś tam archaiczny, jak zacznie, ale z tym karabinem na warcie stał i gdzieś tam ta młodzież licealna przejęła władzę w Kielcach. Oddolnie, przecież nie było żadnych dyrektywy odgórne, nie było żadnego zarządzenia, nie było państwa polskiego. Wiem, że w Radomiu podobnie się odbywało, ale to z kolei zorganizowali kolejarze. Tam był węzeł kolejowy i dyrektor stacji wraz z kolejarzami przyjęli władzę w mieście. W taki sposób oddolnie odzyskiwaliśmy niepodległość. I tu po kilkunastu miesiącach jest zagrożenie, że tą niepodległość stracimy. No więc wszyscy do boju, wszyscy do czynu. I stąd obecność mojego ojca w Armii Ochotniczej i szczegóły tej walki w tej książce opisane. Jeszcze sobie pozwolę wrócić właśnie do tego, co pan powiedział. Czy nie jest trochę tak, że ten rok 1918 to właśnie to jest takie zapomniana duma Polaków, bo to jednak właśnie to jest, przyszliśmy, odzyskaliśmy niepodległość, takie jedno właśnie. Takie próbuje się to tak jakby to być skrócić ten cały proces, który tak naprawdę musiał trwać ileś tam lat wcześniej przygotowań, jakiejś pracy właśnie u podstaw, tworzenia jakiejś organizacji. No jakkolwiek nie, przy nawet tego, no gdyby nie było tego jakby powiedzieć jakiegoś ducha, który gdzieś tam był rozwijany, zagrzewany, gdyby nie było tych wszystkich towarzystw gimnastycznych, które tam powstawały jakoś tam, gdzie jednak ta młodzież była jakoś szkolona, pomimo tego, że to była jednak okupacja. Weźmy też zabór pruski, powstanie w Wielkopolsce, bardzo mało rozpropagowane, a jednak ogromny wysiłek logistyczny, stworzenie takiej, w zasadzie przeprowadzenie akcji werbunkowej na terenie okupowanym przez nieprzyjaciela i zmobilizowanie w ciągu kilku dni ponad 70 tysięcy osób. To nie jest właśnie część, ta książka to nie jest część. To zdobywanie niepodległości w roku 18 było, tak jak mówię, ruchem oddolnym. Była świadomość tego, że jest okazja historyczna. Tą okazją jest klęska Niemiec. I proszę zwrócić uwagę, że myśmy cały XIX wiek walczyli z Rosją. Te powstania kolejne, prawda, kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe i tak dalej, i ciągle było przeciwko Rosji. I nawet gdyby one były zwycięskie, to najwyżej byłoby uwolnienie skrawka Polski, który by Polską nie był. Bo Polska bez ujścia Wisły to nie jest w pełni niepodległa Polska. I dlatego ta polityka antypruska, którą Ruch Narodowy zaproponował
w tym okresie poprzedzającym I wojnę światową spowodował, że naród ustawił się w gruncie rzeczy w całości przeciwko Prusom w tej I wojnie światowej. Ja teraz w zeszłym tygodniu byłem na Warmii, akurat w terenie, gdzie się odbywała pierwsza, no, druga bitwa grunwaldzka. Rok 14. Niemcy atakują Francję. Cały wysiłek wojskowy pruski jest na zachodzie. A tutaj z kongresówki wkracza armia Sazanowa, rosyjska. Niemcy są przerażone, że tutaj na ich terytorium jest wojsko obce. Nie spodziewali się, że Rosja tak gładko przeprowadzi mobilizację, tak szybko wkroczy. A tą mobilizację szybką Rosja przeprowadziła w kongresówce. Czyli ten żołnierz to był Polak z kongresówki. I on nie poszedł do powstania antyrosyjskiego, do czego wzywał Piłsudski, tak? Tylko poszli do punktów mobilizacyjnych, nakładali rosyjski mundur i szli na wojnę o Polskę. I wkroczyli do Prus Wschodnich, walcząc o Polskę. I ta bitwa grunwaldzka, zresztą przegrana, bo Niemcy ją wygrali, ale ona spowodowała to, że Niemcy się przestraszyły i wycofały jednostki wojskowe z Francji. Ocalili Paryż, zdaje się. A tam właśnie była bitwa nad Marną. I tych jednostek zabrakło i przez to Niemcy przegrały bitwę nad Marną. A przez to, że Niemcy przegrały bitwę nad Marną, to wojna ruchoma zmieniła się w wojnę pozycyjną. Okopano się i potem strzelano do siebie z okopu przez następnych, ile tam, 4 czy 5 lat, prawda? Strzelano, przesuwając się o 100 metrów w jedną, 100 metrów w drugą stronę, prawda? Ten to był w zasadzie martwy front w sensie efektów wojskowych, a bardzo dużo trupów, bo to wszystko karabiny maszynowe i te wszystkie próby przełamania tych były nieskuteczne. Ale Niemcy by bitwę nad Marną wygrały, gdyby nie wycofali tych jednostek wojskowych. I potem była taka sytuacja, jest bitwa nad Marną, jest bitwa grunwaldzka, a te jednostki się przeładowują w Berlinie i są bezużyteczne i tu, i tu. I wszyscy historycy wojskowości podkreślają, że ta bitwa grunwaldzka była bitwą kluczową dla zwycięstwa Entanty w I wojnie światowej. Bo gdyby Niemcy pokonały Francję w tym pierwszym uderzeniu w 14 roku, gdyby zdobyły Paryż, tak jak zdobyły w roku 1870 i tak jak zdobyły w 1940, prawda? Jednym ruchem, uderzeniem, prawda, zdobyć Paryż, napodykować warunki i tak dalej. To się nie udało. Francuzi się okopali, wygrali właśnie tą bitwę nad Marną. Dzięki temu, że Niemcom zabrakło jednostek, które wycofali na wschód. Niektórzy mówią, że to był błąd, świadomy błąd wojskowych niemieckich, którzy nie mogli się oprzeć naciskom junkrów pruskich, którzy chcieli bronić swojego dobytku. Tam. No wszystko jedno, jakie były powody, ale nerwy sztabu generalnego nie wytrzymały i wycofali te jednostki. I one w sumie były bezużyteczne, bo one były w Berlinie wtedy, kiedy były dwie bitwy kluczowe dla dziejów wojny. Zresztą Niemcy dały sobie radę z tą inwazją rosyjską. Tą bitwę grunwaldzką przegrał Sazanow, on sobie strzelił głowę. A zwycięzca, generał Hindenburg, potem stał się bardzo sławny, ważny i w końcu był prezydentem Niemiec. No. To był to właśnie zwycięzca w tej bitwie grunwaldzkiej. Ale ta bitwa grunwaldzka by się nie odbyła, gdyby nie było sprawnej mobilizacji w Królestwie Kongresowym. A ono było sprawne dlatego, że naród był przygotowany, że trzeba iść walczyć z Niemcami. I jeszcze taka tragiczna sytuacja. Te jednostki, które po stronie niemieckiej broniły tam, znaczy tam jakby stawiły czoło tej inwazji, to były jednostki z Poznańskiego. I z tego czasu pochodzi ten wiersz rozdzielił nas mój bracie z Wielocji, trzyma straż i tam brat strzela do brata, prawda? Ta
bo to byli właśnie poznaniacy, walczyli z kongresowiakami. Bitwa kluczowa dla dziejów świata, dla dziejów I wojny światowej, tak to nazwijmy, w której ogromną rolę odegrali Polacy po obu stronach. I teraz właśnie świeżo byłem na Warmii, tam są wspomnienia tych grobów, tych wojskowych, tam takie tam są pamiątki, tam niektóre próbują tam restaurować czy coś. A w każdym razie ta bitwa, która była pierwotnie przez Niemców nazwana bitwą pod Hohenstein, pod Olsztynkiem, ale potem przemianowali ją na bitwę grunwaldzką, po to, żeby trochę przyciemnić pierwszy Grunwald, a potem tu mieli ten drugi Grunwald zwycięski. To w nazewnictwie niemieckim. Oczywiście oni mówią nie Grunwald, tylko Tannenberg. To jest druga bitwa pod Tannenbergiem. Ale do czego zmierzam? Naród polski był przygotowany do walki z Prusakami w czasie konfliktu między zaborcami. I to się właśnie wyraziło tą mobilizacją i udziałem po stronie antypruskiej. W tej książce tak naprawdę to, co mnie uderzyło, jak czytałem tę książkę, to jest entuzjazm właśnie tego młodego człowieka, który nawet można powiedzieć wbrew troszeczkę woli rodziców pcha się, że tak powiem, że już chce dostać ten karabin do ręki, chce walczyć o tą wolną Polskę. Czy teraz, gdyby tak teraz zapytać, czy to wiem, że to takie jest, to jest pytanie jakby, nie wiem, jaka jest pańska opinia, bo oczywiście inne realia polityczne, inna pokojowa rzeczywistość, ale chyba raczej nie byłoby dzisiaj do powtórzenia ten fenomen, ten właśnie 17-letniego, 18-letnich chłopców, bo on był jednym z wielu takich ludzi, którzy młodzi szli tam, niektórzy nawet przekonywali, że mają więcej lat niż mają, żeby tylko dostać ten karabin do ręki i pójść się bić. No. W niektórych wypadkach to było widać. Ale chodzi o to, że panował pewien nastrój, był pewien klimat polityczny. Klimat polityczny, entuzjazmu, że mamy niepodległą Polskę i zagrożenia, że tą Polskę nam znowu zabiorą. Gdyby dzisiaj się pojawiło takie zagrożenie, to myśli pan, że młodzi ludzie wykrzesaliby z siebie tyle samo entuzjazmu, tyle samo zawziętości, którą wówczas, to tak jak zresztą to jest opisywane, no, często te oddziały ochotnicze szły bardzo źle wyposażone, gdzie największą siłą było to, że to były oddziały, które nie się cofały 300 km, 400, tylko szły nowe. To właśnie to morale było chyba największą siłą. No, wiadomo zawsze, że napastnik ma mniejsze morale od broniącego. Czy to jest fenomen, który jest, że tak powiem, do powtórzenia? Jeżeli tak, to czy to w ogóle... Ja myślę, że w obecnej sytuacji, gdzie mamy dosyć wygodne życie, no, bardziej ten klimat taki radości z niepodległości był w roku 90 czy coś, prawda? Kiedyśmy świeżo odzyskali niepodległość i był jakiś taki nastrój euforii politycznej. Dzisiaj go nie ma, ale co by było, gdyby było zagrożenie? To trudno jest powiedzieć, jakby można się zastanawiać, z której strony by to zagrożenie miało przyjść, prawda? Nie, dlatego powiedziałem, że to jest właśnie pytanie z bardziej abstrakcyjne. To jest trochę trudno. Czy jednak, no, to jednak te 80 lat później zmiany nie są już tak duże, że wyżej są powiedzmy stawione inne dobra niż niezależność, niż niepodległość? Czy jest inna hierarchia wartości? My chyba w tej chwili nie czujemy zagrożenia naszej niepodległości. A jeżeli to zagrożenie jest, to ono raczej jest duchowe niż militarne. I gdyby było zagrożenie militarne, jak naród by zareagował, no to trudno w tej chwili sobie wyobrazić konstelację polityczną, która by miała taką... Nie, bo mówimy, 20 lat temu Polska odzyskała niepodległość, w 89 roku, suwerenność, tak się podaje. Ale tak zapomina się, mówi się o tym, że o wielkim przełomie w wyborach 89 roku nie dodaje się, że głosowało 6 na 10 Polaków wówczas. Prawie połowa społeczeństwa miała, brzydko mówiąc, to głęboko w nosie. Przez kolejne lata ten taki podział na tę aktywną część, która się w ogóle interesuje tym, co się dzieje, mniej więcej jest taki sam. On zmniejsza większą, ale jest trochę poniżej. Ale ja bym był ostrożny tutaj z ocenianiem tego. Myśmy mieli wybory w PRL-u, które były obowiązkowe i wtedy 90% głosowało, prawda? I nagle wolność nie musimy, prawda? To trochę mogła być taka reakcja, prawda?
To cały czas mówię w nawiązaniu do książki, która opisuje pewien fenomen właśnie społecznego, czy takiego oddolnego zaangażowania, właśnie pojawiającego się tym, że nawet ta część nieświadoma, tutaj część na przykład osób, no to jest tutaj opisany taki, jakby powiedzieć, nawet element, że tak powiem, tam warszawski, taki sympatycznych takich tutaj, nie powiem, że łobuzów, ale to jest taki, jakby to powiedzieć, no, warstwa społeczeństwa, której by człowiek nie podejrzewał właśnie o tak zwane uczucia wyższe. Tak, ale ja myślę, że ta sama, powiedzmy, no, warszawska młodzieżówka w powstaniu warszawskim też stanęła do boju. Wszyscy, nie, nikt tam się nie... No tak, ale to już to było 20 lat, to było właśnie, to jeszcze był ten fenomen tych ludzi, 20 lat tych, niektórzy mówili, że... że ci, co mieli tam wtedy po te 20 lat, to byli nieszczęśliwi, że nie byli, że tak powiem, zdolni walczyć ze zbrojnie w 18 roku i teraz chcieli się zrehabilitować. Ja nie wiem, czy aż takie było myślenie, ale po prostu okupacja dała w kość, prawda? I tutaj była no, okazja no, wyzwolenia. Ja zapamiętałem jeden cytat z tej książki, jak pana tata pisze, iż że tak powiem, już w piątym, że tak powiem, krzyżyku życia, wspominając tamte czasy, bo gdyby trzeba było, to by jeszcze na trzecią wojnę poszedł. To jest taka jakby to powiedzieć, postawa, która dzisiaj już jakby, nie to, że należy do rzadkości, ale to jest zupełnie inna mentalność, zdaje się. Ja bym był ostrożny w zarzucaniu dzisiejszemu pokoleniu, że byłoby niezdolne do zrywu, gdyby zryw był potrzebny. I miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebny. Miejmy. Ale jeżeli sytuacja polityczna taka powstanie, że będzie potrzebny, to ufam, że naród polski też swoją, to obecne pokolenie, swoją rolę też odegra, jeżeli by było, była ku temu potrzeba. Oby jej nie było. Jeszcze mam, nie wiem, tu jeszcze oprócz tego, żeśmy w tej książce opublikowali te plakaty polskie, to również, tam oczywiście znacznie mniej, jest również plakaty rosyjskie, sowieckie, które wzywają właśnie tych Polaków do zrzucenia jarzma, to jest ten, ale również do rosyjskiego społeczeństwa, do tego, jakby to powiedzieć, że to nadciągają polskie pany, które tam będą ciążyć. To czy ta propaganda, no jakby to powiedzieć, no to co pan skomentował, poniosła druzgocącą porażkę. Na terenie polskim. No. Jak tylko i wyłącznie, bo to jednak te hasła lewicowe były, niektórzy uważali, że Polska umiejętnie skleciła, jakby to już wpletła ten taki patriotyczny ruch lewicowy w tworzenie rządów. Czy krótko mówiąc, czy ma pan jakiś pomysł, dlaczego ta akcja propagandowa, zresztą tutaj też opisywana przez pana tatę, dlaczego ona tak naprawdę, skąd się wziął, no jakby to powiedzieć, no, skąd się wzięła porażka? No nie było jakby gruntu dla tej propagandy. Ta oferta rewolucyjna, ta, ona trafiała na... Jednak powiedzmy sobie wprost, no 25 lat później, oczywiście społeczeństwo było wykrwawione, ale jakiś tam procent, historycy się spierają, 20, 30, ale jakiś procent kolaborantów, no duży odsetek się znalazł. Ten odsetek wówczas był promilem. Tak, ale pamiętajmy, że pan mówi o roku 45 i później, tak. Prawda? Byliśmy wyzwoleni z okupacji niemieckiej, która była w świeżej pamięci i bardzo bolesnej pamięci, prawda? I to wyzwolenie przyszło jednak ze wschodu. Więc tutaj było już jakby pewna gotowość do współpracy z tym wyzwolicielem. I stąd powiedzmy w takim jakimś tam tym Komitecie Lubelskim czy coś, no, znaleźli się ludzie, którzy byli gotowi z tym pracować. Była armia polska u boku armii radzieckiej, no, która przez całą Polskę przeszła aż do Berlina. No. I to była już kadra, ta, która tworzyła pewną rzeczywistość polityczną. Natomiast nikt nie kwestionował tego, że trzeba iść i Niemców pokonać. Że ten udział Polaków, czy to w armii Andersa, czy w armii Berlinga, był oczywistością dla tych Polaków rozsianych po
po Związku Radzieckim, którzy do tych jednostek, gdzie się dało, trafiali i potem szli walczyć z Niemcami. Niemców się pokonało. No i teraz tworzymy rzeczywistość w ograniczonych warunkach, dlatego, bo mamy dookoła władzę radziecką, która steruje tym wszystkim. Ale ja nie określałbym wszystkim jako kolaborantów, tych, którzy się zaangażowali w tworzenie administracji polskiej na wyzwolonych terenach, również ziemiach odzyskanych i tak dalej. Bardziej mi chodziło to o tych, co się zgłaszali do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. A no to już jest osobna sprawa, no to kanale zawsze są, nie? Właśnie, bo jednak tego się nie udało, bo jednak to, czy oni ewidentnie to było widać, przynajmniej tak jak to powiedzmy sobie, bardziej jako publicysta, cesta znam z książek, był taki mechanizm, że bardzo mocnego postawienia przez Sowietów na element kryminalny. Natomiast te same apele i te same próby, które robiono właśnie w latach 1920, no nie udało się, no kompletnie się nie udało. No, panowie tam ogłaszali jakieś powołanie jakiegoś tymczasowego rządu robotniczego, się okazało, że tak naprawdę, no poza tym, że siedzi czterech panów złotych, to się nic nie dzieje. No. Więc to, że władza ludowa się oparła o... W Niemczech była rewolucja, na Węgrzech była Węgrzy, które nam bardzo pomogli przecież w tamtym okresie, też mieli rewolucję swoją, przecież Bela Kuny. Przecież tam. Niektórzy mówią, że Stalin to poszedł, siedział tam nie tylko po to, żeby zdobywać Lwów, ale też po to, żeby że Agnieszka Ganek... W Polsce klimatu dlatego nie było. W Polsce nie było. O porównanie sytuacji w Polsce i na Węgrzech w tym okresie. W Polsce i na Węgrzech w tym okresie. Jakie zdanie pana profesora na temat tego, dlaczego na Węgrzech tak łatwo ta rewolucja jednak przejęła władzę, a w Polsce się to nie udało? Oczywiście problem z okrojeniem państwa, z tyraną, z tym, jak bardzo Węgry ucierpiały wówczas, jest oczywiste. No ale jednak Węgry były katolickie pod władzą Habsburgów. No i teoretycznie rewolucja tam również nie powinna się udać. No nie jestem ekspertem od spraw węgierskich, żeby tutaj móc coś mądrego dodać do tego tematu. Natomiast jest faktem, że tam się rewolucja przynajmniej na pewnym etapie okazała skuteczna, natomiast w Polsce nie. Czyli ten duch narodu polskiego był jakoś droższy, prawda? Bardziej odporny na tego rodzaju myślenie. Ale może trzeba też pamiętać, że myśmy znali Rosjan w naszej mentalności. Powstania, Sybir, to wszystko gdzieś tkwiło i coś, co nam Rosjanie proponują, od razu jakby jest reakcja negatywna, a Węgrzy znali, no Austro-Węgry, coś, oni Rosjan nie znali i to oferta, która przyszła jakby ze strony bolszewickiej Rosji, mogła być przyjmowana łatwiej niż u nas, gdzie myśli wszystko to rosyjskie, to zawsze był pewien dystans do tego. Może ja już tak powiem, dziękując panu już za rozmowę, zachęcę wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do przeczytania książki. Oczywiście, że tak powiem, pan profesor, dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły, to może oczywiście tutaj podpisywać książki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję za spotkanie. Refleksjami.